Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w GOTY 1 Kopalnia. Jak pamiętacie, teraz naszym zadaniem jest wyruszyć z Edim, pozbyć się Arona chyba. Za Gomeza oczywiście, dawaj, załatwmy Arona. No dobrze, ale powinniśmy się przygotować, żeby załatwić tego niedźwiedzia. Jestem gotowy, jakby co, dajesz znać i atakujemy. Dobra, on i tak już tam pójdzie. Czy ja nie mam jakichś punktów? Mam 10 punktów. Jednakże nie chcę ich dawać na razie w siłę. Bo powiem wam szczerze, że niestety... ale doszło do takiej sytuacji, że mi się nie nagrał głos do ostatniego odcinka, bo już dla was raz to nagrałam, także muszę to przechodzić po raz drugi. Plusem jest to, że niewiele pamiętam, co zrobiłam, bo miałam przerwę pomiędzy jednym a drugim odcinkiem gdzieś plus minus 2-3 dni, bo chciałam wam nagrać po prostu na zapas odcinki, dlatego że teraz jest okres przedświąteczny. Tak naprawdę odcinek, w którym, w sensie dzień, w którym widzicie ten odcinek, to jest Wielki Piątek. Damian w Wielki Piątek robi też imprezę urodzinową, taką małą w gronie znajomych, najbliższych. Także ja też jestem zajęta dosyć i muszę nagrać dla was ten odcinek właśnie wcześniej. Dobrze. To co? Eddie. Ruszajmy do ataku. Dobrze, ruszamy. Masz mu zadać cios, kiedy będzie leżał. Dobra, chłopak sobie z nim poradzi. My się tutaj nie martwimy. Zrobimy sobie w 5. Tak. Odnośnie tego właśnie dalej tych urodzin, to właśnie w piątek Damian robi imprezę urodzinową, więc no nie za bardzo to wypali mi, żeby ten odcinek nagrać, wiecie, troszeczkę wcześniej, znaczy się później, w sensie, o Jezu, zaplątałam się. Tak czy inaczej, nie wiem, czy będzie odcinek w poniedziałek i we wtorek, bo jadę do rodziny, do moich rodziców w sobotę prawdopodobnie, albo w niedzielę, więc jeżeli sobie nie nagram wcześniej odcinków, no to może być kłopot, żeby były na kanale. Dobra, zaraz jeszcze walniemy chłopa. Teraz muszę poczekać, aż on wstanie, co nie? No bo... tak go nie mogę dobić. No dobra, poczekajmy. Więc nie wiem, czy będzie odcinek przez poniedziałek i wtorek, ale przynajmniej nagrywam teraz dla was na pewno, żeby był na piątek. U mnie jest dzisiaj czwartek, jestem cholernie zabiegana. Jeszcze mi się zachciało robić Damianowi tort. Więc troszeczkę tego mam. Dobra. Ciężko było, ale już po wszystkim. Masz zwój? Tak, mam zwój. Co ty tam gadasz do mnie? Coś tam do mnie jeszcze powiedział. Odnośnie zwoju, to idziemy do Grimesa na pewno. Fajna sprawa, już mamy to, co trzeba. Aaron gryzie piach. Myślę, że uda mi się jeszcze dzisiaj dla was nagrać odcinek na pewno na poniedziałek. A myślę, że w poniedziałek już zdążę wrócić do domu. No, był taki plan, że do rodziców jadę w sobotę. Ale nie wiem, jak się będę czuła po imprezie, dlatego... jakby to powiedzieć, nie wykluczam, że nie dam rady jechać w sobotę i dopiero w niedzielę pojadę, to wtedy pewnie zostanę troszeczkę dłużej, więc ale postaram się dla was nagrać odcinki na zapas, żeby były na kanale. O nie, tamten mi spadł tu plackiem. Oto zwój. Bardzo dobrze, tylko jak z Edim daliście sobie z tym radę? No cóż, najważniejsze, że nasz obóz nie został wykryty. Dobra, fajnie. Ray, Eddie. O nie, Eddie zginął przez to, że spadł i się plackiem rozwalił. Seriously? O nie, myślałam, że on żyje. Chociaż wygląda jakby żył, bo się rusza. Może zaraz wstanie. Że jak na mój gust, to on jest nieżywy. Wydaje mi się, że powinnam się teraz udać do Ferosa, bo ja niby nie mam nic teraz w dzienniku. Ale ja pamiętam, że właśnie się przechodziłam po tych ludziach wszystkich. I tutaj Feros, albo Fektos, jak on miał na imię? Fektos chyba. Tak, że on będzie teraz dobrym strzałem. Torak, powinieneś być bardziej ostrożny.
A to niby dlaczego? Jan dowiedział się, że podjudzasz strażników przeciwko niemu. Dziękuję za ostrzeżenie, będę ostrożny. Nie, nie tylko ostrożny. Grimes opowiedział mi o Monroxie. To magi teraz znajduje się w naszym sekretnym miejscu. Żeby cię nie namierzyli, możesz wziąć od Monroxa specjalne spodnie kopacza. Dla większego bezpieczeństwa możesz zrobić sobie nową fryzurę u węża lub cokolwiek innego. Zobaczę. Ach tak, jeszcze coś. Co tam jeszcze? No cóż, możliwe, że Monkros zaproponuje ci jakieś zadanie. Mam na myśli to, co zaproponuje ci zostać magiem, że zaproponuje ci. Chcę ci powiedzieć, że mogę uczynić cię strażnikiem, wojownikiem, więc zastanów się dobrze, jak wybrać drogę. Pomyśl nad tym. Oczywiście gram strażnikiem. Będę szczęśliwy, gdy stanę się strażnikiem. Też mnie to cieszy. Możesz zawsze do mnie przyjść, jeżeli zechcesz nauczyć się czegoś nowego. Oto twój pierwszy pancerz strażnika. Lepszy pancerz możesz kupić u Rexa. Pomogę ci zwiększyć siłę i będę cię uczyć walki mieczem. To dla mnie zaszczyt, że będziesz mnie uczył. Dokładniej, dlatego moi drodzy, chciałam mieć właśnie punkty, bo teraz możemy się nauczyć broni jednoręcznej na pierwszym poziomie. Chcę lepiej walczyć bronią jednoręczną. Dobrze, aby poprawić swoją technikę, musisz wpierw nauczyć się trzymać poprawnie broń. Nowicjusze z zasady trzymają broń dwoma rękami. To nie jest najlepszy sposób i tylko krępuje ruchy. Trzymaj broń jedną ręką, klingę wzdłuż i zawsze lekko kołysząc ją. Powinieneś nauczyć się koordynować kołysanie broni z własnym ruchem ciała. Wtedy będziesz mógł uderzyć szybciej. Jeśli zastosujesz się do mojej rady, twoje uderzenia staną się subtelniejsze i szybsze. I jeszcze jedno, pewne uderzenia będą zadawać większe obrażenia niż inne. Jako nowicjusz będziesz miał niewielką szansę na zadanie ciosu krytycznego. Zawsze ćwicz i doskonal się torak. Umiejętność walki mieczem jest bardzo ważna dla strażnika. Możemy się nauczyć chyba od razu drugiego poziomu, ale brakuje mi jednego poziomu. Więc to jest na razie tyle. Przynajmniej teraz trzymamy lepiej broń i to jest naprawdę fajna sprawa. Tak, mamy się udać do Monkrosa, więc... chodźmy tam. Właśnie. Po pierwsze, nie założyłam sobie nowej zbroi, więc to jest bardzo istotna sprawa. Teraz ją mamy. Chodźmy na sam dół do węża. Zmienimy sobie fryz. Nie jest to wymagane, ale no jako jakby propozycja w zadaniu, no to chcę to zrobić. W sumie z jednej strony cieszę się, że mi się ten głos nie nagrał, bo przynajmniej teraz się nauczyłam lepszej walki bronią. Dobra, weź może, nie wiem... No niech będzie. Teraz wyglądasz świetnie. No jesteśmy teraz łysi, ale mieliśmy zmienić swój wizerunek, no to zmieniłam go, tak? Chyba najwygodniej będzie mi teraz przejść tędy, żeby się dostać do... Dokąd? Wiadomo. Do jaskini, gdzie przebywa Monkros, czyli mag, który się tutaj niedawno pojawił. Wiecie co, zrobię sobie jakiś taki stały zapis, żeby był. Okej. Okay. Zejdźmy na dół. Tylko tak, żebym się nie zabiła. Hop. Bo tutaj właśnie ten mag powinien teraz być na dole. On tam stoi? Stoi. Dobrze, więc z nim jeszcze porozmawiamy na pewno. Hop. Monkros. Witaj. Witaj, ty jesteś Monkros? Tak, jestem Monkros. A ty widocznie jesteś Torak, mam rację? Tak, przysyłam Efektos. Dobrze, włóż ten pancerz, aby ukryć się przed ludźmi Jana. Po założeniu wygląda jak zwykłe spodnie kopacza z kopalni, ale jest magiczny i dobrze chroni. Będzie dobrą ochroną dla ciebie, ponadto dam ci jeszcze hełm kopacza. A jeśli jeszcze dasz mi to, czego będę mógł się stać się magiem. Naprawdę, znasz się na tym? Nieważne, to co wybierasz? Wybieram drogę strażnika. Dobrze, tak się stanie. Niech Adanos na twojej drodze macie w opiece. Oprócz tego, jeśli będzie taka potrzeba, możesz nabyć u mnie magiczne zwoje. Super. Wiesz, znasz drogę, żeby wyjść? Tak, tylko teoretycznie. Jeżeli jednak w praktyce nie jesteś w stanie, drogę bezobraźnie mogą przejść tylko bardzo silni magowie. Wielka szkoda, ale zamierzam poprawić swoje umiejętności. W takim razie powodzenia. Dziękuję. Nie widziałem cię tu wcześniej. Wędruję to tu, to tam. Tu w kopalni występują silne zakłócenia pól magicznych wynikające z zawartej umowy Jana z siłami zła. To doprowadziło mnie tutaj i kilku innych z mojego bractwa. Jaki to ma wpływ na bractwo? No cóż, ponieważ wydajesz mi się godne zaufania, to ci powiem, że niewielki. Słuchaj, te kopalnie Corinis są znacznie starsze niż sądzi większość ludzi.
Nawet nie wiem, co za... Ci, którzy założyli brat... Boże, jak szybko, nie przeczytam nas przeczytać. A przecież to było setki lat temu. Niestety niektórzy z nas już odeszli, prócz mnie tylko Guardian jest tu w kopalni. Kim jest do stu demonów ten Guardian? Grandian to alchemik. Często chodzi do jaskini pełzaczy, aby zebrać ich wydzielinę. Być może go spotkam. Dlaczego macie takie dziwne szaty? Nasze bractwo nie było wystarczająco silne przeciw wrogom. Dlatego postanowiliśmy zawierzyć kilku bogom. Głównie czciliśmy tylko Adanosa, boga pradawnych budowniczych naszej wyspy. Teraz uważamy, że sam Adanos nie był dość silny, aby ochronić nas przed istotami Beliara. Dlatego zaczęliśmy czcić także Inosa i wyraziliśmy to czerwonym pierścieniem na szacie. Sama szata jest czarna, ale nie z powodu Beliara, tylko żeby lepiej maskować się w kopalni. Okej. Nie macie chyba nic wspólnego z bractwem śniącego? Nie, absolutnie. Z tymi czubkami nic nas nie łączy. Gdyby wiedzieli, kogo czczą w rzeczywistości... dobra, on ma jakieś takie ciekawe dosyć zwoje. Na razie mi są nieprzydatne. Ma dużo przemian, piorun kulisty, grom, armię ciemności. Tak. Nas teraz interesuje ten cały gościu, który ma tam to Grandian czy Gradian, cholera wie. Gość na literę G, który jest alchemikiem i również magiem z bractwa. Jego możemy znaleźć w jaskini, w której ja już byłam. Mam tutaj na myśli tą jaskinię, gdzie znaleźliśmy ten stół alchemiczny. On powinien tam przebywać, więc chodźmy w to miejsce i sprawdźmy. Ona jest na dole, więc na spokojnie idąc tędy damy radę. W sumie mogłabym sobie 5 punktów nauki przeznaczyć aktualnie na siłę jeszcze. Na przykład u Majka się nauczyć, ale nie wiem, czy jest sens. Chwilowo wolałabym chyba tego nie robić jeszcze. Chociaż mogłoby się przydać tak naprawdę to 5 siły jeszcze. No pomyślę, że jak będziemy zwracać z tej jaskini, to zahaczymy o Majka. Wcześniej mnie Majk mógł uczyć, podejrzewam, że teraz też może. Więc myślę, że możemy to ogarnąć. Okej, to jest ta jaskinia. Nie ma tutaj już ani grama żadnego pełzacza. Jak widzicie, nikogo tutaj teoretycznie nie ma, oprócz jednego ciała. Mag bractwa miał w sobie monetę, wyciąg magicznej energii i specjalny pierścień. Nas interesuje oczywiście specjalny pierścień. Także zobaczmy. Mamy jakąś cutscenkę. Widać jakąś wieżę. Wygląda jak wieża Xardasa. I nawet jest to wieża Xardasa w Korinis, bo mamy rzut na sam w sobie Korinis. Wow. Także możemy teraz sprawdzić, co tutaj się dzieje. Jak widać, Xardas uwięził jakiegoś maga w środku. Za kratą. I ten mag jakimś cudem wstał? O co chodzi? I postanowił chyba coś zrobić, ale coś mu nie wychodzi. Okej. Okay. Nieważne. O, postanowił zaatakować Xardasa. Fajnie. A nie, przeteleportował się. I co? I mamy Grandiana. Wyczuwam płonącą moc od ciebie. Dziękuję, wyciągnąłeś mnie z międzyświatów. Jakich międzyświatów? Otóż należy do bractwa, które do niedawna współpracowało z potężnym magiem. Nazywał się Xardas i miał, jak się później dowiedzieliśmy, niezbyt czyste intencje. Ostatecznie wykorzystał swoją moc, aby wypędzić mnie z tego przejściowego świata. Pierścień, za pomocą którego zostałem wygnany, wykradł jeden z członków naszego bractwa. Jednak nie mógł daleko odejść z powodu klątwy Xardasa. Znalazłeś u niego ten pierścień i za jego pomocą uwolniłeś mnie. Kiedy powiedziałeś, obudź się, moje ciało spało w środku wieży Xardasa. Mój umysł błądził w międzyświatach. Jestem ci wdzięczny za uwolnienie. Monkros już mi opowiedział o tym bractwie. O, znasz Monkrosa? No cóż, jeśli nagle znajdziesz się w potrzebie, zawsze będę miał dla ciebie kilka mikstur. Potrzebuję mikstur. On ma mikstury siły. Dobrze. Przepuść mnie. Jezus, Grandian, czy Gradian, czy... Jak ty masz na imię? Grandian. Okej. Okay. Mamy jeszcze te 5 punktów nauki. Chyba w siłę dam je, ale tak, mamy powstanie. Grimes dał mi runę teleportacji do obozu. Ciemna strona Jana. Okej, okay, to nic. Wstrząsy.
To okropny mąk rozzna wyjście z kopalni. Tamtędy bezpiecznie mogę przejść. Mogą przejść tylko najmocniejsi magowie. Mogę o tym zapomnieć. Dobra, bo my teraz chyba powinniśmy zrobić coś typu, nie wiem, pogadać z Grimesem albo coś. Więc spróbujmy może to zrobić. Zrobimy sobie F5, bo udało nam się sporo. Dam sobie te 5 punktów w siłę, bo nawet jak wbijemy nowy poziom, to wtedy będę miała dostateczną ilość punktów, żeby nauczyć się lepszego poziomu walki. A tak to przynajmniej nam to 5 siły troszeczkę wzmocni obrażenia od miecza. Więc dajmy sobie w siłę u Majka. Możesz mi zwiększyć siłę, super. No to plus 5. Super. Ale już nie chcę zwiększać siły. Już nie mam punktów. Dobra, świetnie. To teraz, co teraz, moi drodzy? Chodźmy może do Grimesa. Podejrzewam, że mogło się już coś dalej odblokować. Chociaż mogłam też może do Fektosa zajrzeć. Cholera wie. Nie wiem, jak Grimes nie będzie miał nic do powiedzenia, to zajrzymy do Fektosa jeszcze. Grimes. Witaj, Torak. Mogro zdał ci kamuflaż? Tak. Ponieważ teraz trudniej cię rozpoznać, przygotowałem dla ciebie zadanie. Jestem gotowy. Miło to słyszeć, więc tak. Mamy ludzi na górnym poziomie, dowodzi nimi Alep. Niestety pozostaje Brandik ze swoimi ludźmi. On stoi na czele ochrony. Okej. Okay. Aby wystąpić przeciwko Janowi, ale potrzebuje broni. Brzmi to logicznie. Tak, dlatego potrzebny nam przemytnik i ty mógłbyś się tym zająć. W tej chwili mam wszystko mi jedno, bo i tak nie mam nic do roboty. Daj mi tę broń. Oto paczka z bronią. Co byśmy bez ciebie zrobili? Okej. Okay. Paczka z bronią musi oczywiście trafić do Alepa. Ja sobie jeszcze nie założyłam hełmu, więc muszę to zrobić. Hełm. A mogę te spodnie założyć? Magiczne spodnie kopacza. Mogę, teoretycznie. Wyglądam w sumie jak kopacz, taki trochę dziwny. Dobra, spróbujemy sobie pochodzić w tym ciuszku. Alep. Alep jest wyżej. Najwygodniej by było się przenieść teleportem do tamtego miejsca i wtedy się udać do Alepa. Siup. I teraz, tam będzie Alep, w jaskini, kopacz. Czy jeszcze coś mogę z Fektosem, czy niekoniecznie? Za Gomeza. Ty możesz mnie tylko uczyć siły i walki na razie, czyli nic z rzeczy, które chwilowo są mi potrzebne. Mam nadzieję, że uda mi się przejść bezproblemowo koło strażnika. Wyglądamy teraz jak kopacz, więc jest szansa, że nam się to uda. Zobaczymy, bo tutaj jest taki upierdliwy bardzo strażnik. Ja mam wrażenie, że on mnie zaraz zagada. Tak. Stój, powiedz hasło. Jeśli nie znasz hasła, to zmiataj stąd. Okej, hasło, tak? Przemytnik broni. Strażnik z tunelu Alepa zapytał mnie o hasło, bo z niego tam nie przejdę. Hasło. Może Fektos będzie coś wiedział na temat jakiegoś hasła. W sumie siedzi tutaj najbliżej. A jeżeli nie Fektos, no to kto będzie znał hasło? Może Grimes też zna hasło, bo w sumie jest kopaczem. Jest taka szansa, no ale spróbujemy podbić do Fektosa. Fektos. Okej, ty nic nie wiesz. Tu jest Glen, kopacz. A ty, kopaczu, może ty mi coś pomożesz? Nie, mogę cię wysłać co najwyżej do pracy. Jezus, Glen się cały czas modli. Mógłbyś już przestać. Dobra, nieważne. To może wiecie co? Chodźmy do Grimesa się zapytać. Może on nam poda hasło. No jest kopaczem, tak? Możemy chyba mu powiedzieć, że no właśnie. Grimes? Strażnik żąda hasła. Ach tak, prawda, zapomniałem ci powiedzieć. Hasło brzmi Tochnacz.
To jakieś staroorkowe słowo. Możesz o to zapytać Monkrosa. Tak zrobię, dziękuję. O, do Monkrosa pójdziemy później, mi się teraz nie chce do niego iść. Mamy inną sprawę do załatwienia. Chociaż podejrzewam, że to coś... Dobra, nie chcę może koło Jana przełazić, wiecie? Wydaje mi się, że to może znaczyć, nie wiem, coś dziwnego. Okej. Hop. I teraz, chodźmy. Mam nadzieję, że teraz uda mi się dostać bezproblemowo do Alepa. Czy ja jestem w stanie... Dobra, poradzimy sobie w ten sposób. Okej. Wow, trochę się zakręciłam i nie wiedziałam, gdzie są drzwi, nie? Znaczy wejście, jakie drzwi. Cześć. Za Gomeza. Możesz przejść, ale postaraj się mnie nie wkurzać. Okej, dobra gościu, fajnie. To zejdziemy sobie tędy. Alep, mam dla ciebie brońkę. Przyniosłem broń od Grimesa. To wspaniale. Bardzo tego potrzebowaliśmy. Uważaj, Torak, za tobą. Aha, dobra, Brandik się rzucił, nie? Dobra, widzę, że Brandik chciał mi zaatakować plany Jana. Ja oczywiście Brandika, lekka kusza, bełt. Ja muszę go chyba zastrzelić, ale... Bo ja, wiecie, nie mogę dobijać, nie? Nie wiem, to jest jakiś kłopot. Dlatego ja po prostu muszę zobaczyć, jak on wstanie i prawdopodobnie go... zastrzelić. No, tamten się troszeczkę tego zbulwersował, ale to nic. Alep? Po prostu nas napadł. Przeszukaj Brandika, nóż ma coś ważnego dla nas. Idź od razu do Petera. Trzeba go natychmiast uprzedzić i powiedzieć o napadzie. Dobrze, na razie. Mamy zwój, więc mogłabym się w sumie przeteleportować do niego. Jak myślicie? Może sobie zrobię F5, zanim się tepnę. Dobra, może nie będę się zapisywała tu. Tylko tutaj na nowym tym slocie. Mamy zwój, więc możemy raczej go wykorzystać w tej chwili. Może jeszcze te plany Jana przeczytamy. Następne operacje. Przynieść łańcuch Beliara mistrzowi. Wykonane. Zabić Toraka, zabić Petera, zabić Grimesa. Dobra, to na pewno musimy iść do niego. Pod czwóreczką i lecimy. On tu powinien sta... O nie, on już nie żyje! O Jesus! Zabili go, naprawdę? To pewnie zaraz też nawet i Grimes zginie. Dobra, ale zanim... Monkros. Co z Peterem? On umarł, znalazłem go, kiedy ukrywał się. Nie przewidziałem tego, ktoś zaplanował i potajemnie dokonał jego zabójstwa. Możliwe, że zrobili to ludzie Jana, po tym jak ustalili naszą lokalizację. Możliwe, pójdziemy i rozejrzymy się tam jeszcze raz. Monkros, jeszcze mogę o jedną rzecz cię spytać? Ludzie Jana mają takie zabawne hasło, i co z tego? Myślę, że możesz mi powiedzieć, co ono znaczy. Jak ono brzmi? To dziwne słowo, tocznacz, a niech to. To stare przekleństwo orków, ale nie wypowiem go w naszym języku. Jan poszedł zbyt blisko, czas rozmów skończył się. Możesz mnie przepuścić? Jezus, no już. Dobra, ja się łyknę. Możemy, myślę, już obadać tutaj tą sprawę. Monkros? Dawaj, rób sekcję zwłok. Jest ślad. Chyba ktoś się skradał za nim, a następnie zadał cios. To możliwe. Prawdopodobnie ktoś z ludzi Jana. Przeklęte sukinsyny. Opowiem Grimesowi o tej okrutnej historii. On znajdzie rozwiązanie. Mam coś dla ciebie. O, Adanosie. Więc to jest to. Co to jest? Przyszedłem do kopalni, ponieważ założyłem tu pewne moce. Faktem też jest, że Jan znalazł łańcuch Beliara. Nie przypuszczałem, że będzie do tego zdolny. Problem w tym, że łańcuch podobno już oddano. Nawet wiem komu. Komu? Xardasowi, potężnemu zaklinaczowi demonów. Jan otrzymał propozycję od Xardasa. Beliar poprzez Xardasa skontaktował się z Janem.
Plan zakładał, że Jan pomoże mu przeprowadzić nas stąd. Przepędzić. Aleksardas to nie Beliar, odwrócił wszystko na swoją korzyść i to on otrzymał od Jana łańcuch Beliara. Wszystko to jakieś zagmatwane, co mamy teraz począć? Xardas nie powinien wejść w posiadanie tego łańcucha. Ktoś powinien natychmiast udać się do niego, ale Xardas, tak jak ja, wyczuje maga i ukryje łańcuch. Już rozumiem. Dobrze, weź tę runę teleportacji do wieży zaklinacza demonów. Ale bądź ostrożny, Xardas jest niebezpieczny. Oprócz tego teleport jest ograniczony w czasie i nie będzie w stanie zorganizować ci szybko magicznego zaklęcia. Możesz zatrzymać się w wieży tylko na pewien czas, powinieneś się spieszyć. Obszar działania zaklęcia teleportu nie jest duży, wobec tego nie mogę go w tym czasie coś tam... Dałeś mi ten teleport wreszcie, czy nie dałeś mi? Dostałam to, czy nie dostałam? Dostałam. Pierścień Brandika, możemy sobie go teraz wreszcie założyć. Dobrze, moi drodzy. Teoretycznie jeszcze mamy chwilę odcinka, ale wydaje mi się, że mogłabym już na tym zakończyć. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie przeniesiemy się do Xardasa, do jego wieży i zobaczymy, co tam możemy zdziałać. Zapraszam was do zostawiania po sobie komentarza i łapki w górę, jeżeli film wam się podobał, a także do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcecie zobaczyć więcej i niczego nie przegapić. Oczywiście nie zapomnijcie wtedy też o dzwoneczku, właśnie żeby nie przegapić żadnych nowości. Tak więc jeszcze raz do usłyszenia prawdopodobnie w kolejnym odcinku już w poniedziałek. Postaram się dla was za chwilę nagrać kolejny i co? Cześć!